Siemaneczko. Spróbuję się pokazać tutaj z gośćmi. Dzień dobry. Siema. Dzień dobry, dzisiaj mamy gości z Australii. Jak zwykle z Australii. Zaczynamy wykopki czeskie na naszym polu srebrnym, znaczy pole srebrne jest tam. A my dzisiaj przechodzimy na drugą stronę, bo jedyne okoszone. Niestety wszędzie kukurydzniki rosną. Także nic, nie owijamy. Zaczynamy, nie? Tak jest. Mamy pierwszy sygnał, także dziabniemy sobie go wspólnie. Taki konkretniejszy jakiś. Zobaczymy, cóż to takiego będzie. Oj, widzę, że nie chce się dać wykopać. O. I chyba jest. I co to jest? To jest jakieś dziadostwo aluminiowe. Niestety. Jakieś nic. Także nie ma co się chwalić. Lecimy dalej. Jest pierwsza niezłomowa znajda na polu. Taki guziczek wyskoczył. Nie wiem co to, raczej współczesne. Jakaś komuna może. Albo coś w tym stylu. Póki co poletko nas zawodzi. Bo albo cisza, albo złom. No, jest pierwsza moneta. Ale niestety nie ma się czym chwalić, bo nic niestety na niej nie widać. Patrzcie, jaka cieniutka. Tu coś tak jakby wychodziło, ale niestety raczej nie do odczytania. Raczej na pewno nie do odczytania. Taka blaszka już z niej tylko została. Oj, ciężko dzisiaj, ciężko. No i zmieniliśmy miejscóweczkę na świeżo zgolony trawniczek. Zobaczymy, czy tu coś wyskoczy, bo tam to była jakaś straszna masakra. Mamy nadzieję, że tutaj będzie lepiej. Tutaj już pewnie zakończymy dzisiejsze wykopki. Jest pierwsza znajdka nieśmieciowa w moim wydaniu na tym polu. Jest to plombka. Plombka z jakimiś napisami. Nie mam pojęcia, co tu jest napisane. Oj, ale taka słabizna. Słabizna, nic ciekawego na niej chyba nie ma. Proszę bardzo, jak ktoś jest w stanie zidentyfikować, to podejmujcie się tego. Kolejna zmiana miejscowy. Teraz dojechaliśmy bliżej Cieszyna. Tak? Co będzie, to będzie. Co będzie, to będzie. Ci robią sobie bufet. No, a ja śmigam na pole. I wszystkie monety przed nimi chapnę. No.
Jest pierwsza znajdka. Chciałbyś. Na nowym polu. Też mi tu zarzuca, że nigdzie nic nie ma, a ja wykopuję. No, ale widać, głupiło szczęście. I trafił się pierścioneczek taki srebrny. Niestety tu łamany. Ale tak wygląda. O, proszę, jak się przeciera, jak schodzi tu czarne. Od gamoni mnie tu wyzywa. No. No takie coś, pierwsza znajda na tym polu. Dobrze, że taka. Nie wiem, czy ja go nie pękłem. Pierwsza i ostatnia, mówisz? Oby nie. No, także zaczyna się coś dziać. Śmigam dalej w takim razie. No i tak, od pierścionka minęło 20 minut. Nie wpadło dosłownie nic, nie było żadnego sygnału. Teraz jest kolejny sygnał, jest moneta. I teraz nie wiem, czy to brać jako dobry omen, czy zły, że jest tak mało sygnałów. Nie mam pojęcia. I nie mam też pojęcia, cóż to za monetka. Ale chyba nic z niej nie będzie. Coś mi się zdaje. Nic no. Pierwsza moneta na tym polu. Także i tak jest dobrze. Zaraz ją spróbuję trochę poszorować. Zobaczymy, może coś na niej wyjdzie, bo póki co nic nie widać. No niestety nie jestem w stanie zidentyfikować tej monety. Jedynie co widzę, to na rantach Republika Czesko-Słoweńska. I tyle. Ale co to za moneta? Nie mam bladego pojęcia. Nie znam się aż tak na tych czeskich monetach, żeby ją rozpoznawać, no ale, ale wiadomo, że jakaś czeska, pewnie jakiś PRL-ik czeski. Nic, śmigam dalej. Jesteśmy właśnie na Podzamczu. Dalej nie ma sygnałów, ale mamy w końcu fant dnia. Królewskiego ogara. Królewski ogar. To jest królewski ogar. Właśnie ding dong. Także... ma te diademy jakieś na obroży. No, tutaj różowe, rozumicie, rubiny. No pięknie, fajnie jest, no. Komary gryzą. Komary gryzą. Jesteśmy w niemalże pod zamkiem, w Chocieburzu. No i nie ma nic, nie? Super sprawa. No i kończymy dzisiejsze wykopaliska, bo to jest po prostu w głowie się nie mieści. Takie miejsca, tu mamy stajnie zamkowe na przykład. Takie miejsca i nic nie ma, to po prostu się odechciewa. Komary tak gryzą, tak jedzą, że po prostu no to jest dobijające i tyle. Idziemy spróbować wejść na ten zamek i pewnie jeszcze coś tam pokażemy. Tak wyglądają czeskie zamki, jakby kto nie wiedział. W bardzo ładnym stanie. W 2003 roku remontowano tą wieżę. Też nie wygląda najlepiej. 1621 jest na górze napis. No ciekawy jestem, ciekawy. I to nie wiem teraz, czy to był ten klasztor, czy zamek. Chyba ten klasztor, co tutaj poczytałem trochę o tym. Nic, spróbujemy wejść do środka, cokolwiek zrobić z tego dzisiejszego odcinka. No. O fuck, widzę, no. Sufit się oparł o ścianę. No ciekawe, czy ktoś to wyremontuje. No. Ścieżka, nie? Jakaś taka. Stu puku, puku. No fajnie to wygląda. Ale co z tego? Tam podłóg już nie ma nic. Ale fajnym zimnym powietrzem wieje, nie? Komary też tu widzę dają czadu. Proszę bardzo, jaki klasztor piękny.
benedyktyński. Co się robiło? Kino Luna. Wow. Proszę bardzo, jakie tu mamy. Co to są? Wolnidziorkę? Cesta do domu. Piękne ty. Kasetowanie na całego. Jeszcze jakiś dobry film byś z tego obejrzał. Były kiedyś schodki. Już nie ma. Drzwi. Coś tu wtargnęło nimi. O. Wyjście na górne piętra. Ale się to sypie wszystko, masakra. Patrzcie, jak tu odpadło. Ile cegieł posypało się. No, tam jeszcze przejście, ale zawalone. O, i piwnice. Piwnice też są. Ale tu widzę... O, cholera. Tu się zawaliło. Wszystko aż do piwnic. Do poziomu piwnicy. Podłoga też spadła. Nie wiem, czy... Chodzenie na to jest najmądrzejsze. Wow. Robi to wrażenie. Wchodzimy na górę. Jak tam? Nie damy rady. Subkultura. Dziedziniec. Co to jest? Wow, fest. No, wygląda jak armata. No, także tutaj tym zakazem kończymy dzisiejszy wywód i nieudane troszkę wykopki. Także trzymajcie się. Na razie.